Jestem spakowana i gotowa do wyjazdu, więc mam trochę czasu, aby to wszystko spisać. Dziadek rozmawia z kierowcami dwóch ciężarówek, które właśnie podjechały. Wciąż czekam na ostatnią. Potem ruszamy na północ. Na razie mam trochę czasu do zabicia. Zawsze chciałam to zrobić, więc teraz albo nigdy. To była już trzecia noc z rzędu, kiedy nie ruszały się z linii drzew, a mój pokój na końcu dwuosobowej przyczepy znajdował się tuż obok ich nieustannego szczekania. Spojrzałam w lewo, odblokowałam ekran iPhone'a na szafce nocnej. 1:30. Pomyślałam, że zapytam tatę o możliwość zamknięcia ich na werandzie, wiedząc, że poda mi jakąś wymówkę, że są niezbędne dla naszego domu. Pierwsza linia obrony, nasz system alarmowy. Patrząc wstecz, powinniśmy byli się tego domyślić. Trzeba przyznać, że Daisy i Rose doskonale wywiązywały się ze swoich obowiązków. Wszelkiego rodzaju intruzi otrzymywali kaskadę skowytów i szczeknięć z naszej posesji. Wiele razy myślałam, jak przerażony musiał być Shop, Opos czy Kojot, gdy psy wbiegały w linię drzew, burząc spokój nocy. Echo, które niosło się po lesie, sprawiało wrażenie, że strażników było znacznie więcej niż dwóch. Często mnie budziły, gdy wybiegały z ganku, szczekając w stronę drzew. Mój wujek i kuzyni ręcznie dobudowali sosnową werandę do przyczepy, z którą niestety dzieliłam ścianę. Ale w ciągu ostatnich kilku nocy normalna rutyna psów została przerwana. Zazwyczaj po zidentyfikowaniu intruza jeden z nich wydawał dźwięk, drugi odpowiadał. Razem pędziły na drzewa, intruz uciekał i wszystko wracało do spokoju. Nigdy nie mieliśmy więcej niż jednego incydentu na noc. Ale teraz to było coś innego. Przez 3 noce z rzędu Daisy i Rose ożywały, gdy tylko zmierzch ustępował miejsca pełnej ciemności. Spały w ciągu dnia. Nie były to drzemki, ale twardy, głęboki sen, aby odzyskać siłę. A nocą znów razem przemierzały skraj czarnego lasu. Niskie warknięcia i okazjonalne ujadanie trwało przez całą noc. Niejednokrotnie wybuchały z synchronizowanym gniewem, ale w końcu wracały do napiętej obserwacji. Nie było już jednorazowych spotkań zakończonych szybką ucieczką intruza. Cokolwiek odpędzały, wracało. Przewróciłam się na plecy i wpatrywałam się w lekko świecące gwiazdy przyklejone na suficie. Moja młodsza siostra i ja znalazłyśmy torbę z nimi w lokalnym sklepie, a mój ojciec zawsze topniał pod presją swoich córek. Początkowo zgodziłyśmy się podzielić torbę między nasze pokoje, ale po umieszczeniu połowy w moim, siostra uparła się, że potrzebujemy ich wszystkich, aby stworzyć prawdziwe nocne niebo. Potem przez tydzień spała w moim pokoju, patrząc na nasz gobelin połyskującego plastiku. Nasz własny, mały wszechświat. Wpatrywałam się w nie, gdy szczekanie się oddalało, mając cichą nadzieję, że nie wróci przez resztę nocy, abym mogła w spokoju zasnąć. Wtedy moje życie zmieniło się na zawsze. Na początku myślałam, że mój wyczerpany umysł spłatał mi figla. Wspomnienia o budowaniu gwiazdozbiorów z siostrą oderwały mnie od rzeczywistości, a ostry, odległy skowyt przywołał mnie z powrotem. Usiadłam na łóżku, wstrzymałam oddech i wytężyłam słuch. Wciąż odległe szczekanie stało się wysokie, napięte, zdesperowane. W wieku 15 lat byłam prawdopodobnie za stara, by nadal nosić różową piżamę My Little Pony, którą dostałam od ciotki na Boże Narodzenie, ale była zbyt wygodna. Wstałam z łóżka i powoli podeszłam do drzwi. Wtedy usłyszałam kolejny pisk. Skomlenie jednego z psów. Znacznie bliżej niż wcześniej, praktycznie na naszym podjeździe. Szarpał się, szamotał, a potem nagle zamarł. Po raz pierwszy od 3 nocy w końcu dostałam to, czego chciałam i napełniło mnie to czystym przerażeniem. Cisza. Otworzyłam drzwi w tym samym momencie, gdy moja młodsza siostra zrobiła to samo. Nerwowo zerkała ze swojego pokoju na białe drzwi wejściowe. Zanim którekolwiek z nas zdążyło choćby się ruszyć, cień mojego ojca ze strzelbą w ręku wpadł do przedpokoju. Zostańcie tu, zamknijcie drzwi. Rozkazał w połowie kroku. Moja mama niepewnie wlokła się za nim w swojej fioletowej koszuli nocnej.
Uderzył w drzwi frontowe z dużą siłą. Mój pokój zagrzechotał, gdy drewno trzasnęło o zewnętrzną ścianę. Poczułam, jak jego kroki pospiesznie schodzą po 5 schodach ganku i znikają na podjeździe. Blask zapalonej lampy na werandzie rozwiewał mrok przed przyczepą. Chwilę później pojawił się cień mamy i usłyszałam, jak każdy zamek, który mieliśmy, zatrzaskuje się pod jej palcami. Mamo, zapytała moja młodsza siostra z dziecięcą niewinnością. Żadna z nas nie ruszyła się ze swoich pokojów. Mama wyszła zza rogu, pośpiesznie szukając czegoś w telefonie. W porządku, Melissa, wszystko będzie dobrze, powiedziała. Drzwi frontowe znajdowały się tuż za rogiem mojego pokoju. Łatwo byłoby zrobić 2 kroki i wyjść na zewnątrz, zobaczyć sytuację na własne oczy, nie pozostawać dłużej w napięciu. Z jedynego okna w moim pokoju, które wychodziło na południe, na dłuższym boku przyczepy, nie byłabym w stanie nic zobaczyć. Ciekawość zaczęła brać nade mną górę, ale zostałam. Mama weszła do pokoju mojej siostry, próbowała ją pocieszyć. Jako ta starsza nie otrzymałam takiej uwagi, choć stałam tam przez dłuższą chwilę, jakby tego oczekując. Widziałam ich cienie poruszające się w pokoju Melisy, słyszałam ich zmartwione szepty. Serce mi zamarło, gdy poczułam, jak pierwszy stopień ganku pochyla się w dół. Myśl o tym, że to był mój ojciec, zniknęła, gdy deski wygięły się pod jego naporem. Mój oddech znów się zatrzymał, ale tym razem nie z własnego wyboru. Instynkt zmroził mnie w miejscu, sparaliżował wszystko. Drugi ciężki krok złamał trzecią deskę, całkowicie pomijając drugą. Wpatrywałam się w przedpokój, napięcie i strach rosły w równych ilościach. Piąty stopień ganku zaprotestował, deska wygięła się i skrzypnęła pod potwornym ciężarem. Kontrast całej tej sytuacji był tym, co przeraża mnie najbardziej. Cienie mojej mamy i siostry w na wpół oświetlonym pokoju naprzeciwko mnie. I to coś oddzielone od nas tylko przez cienkie drzwi przyczepy. Komfort i miłość, nieznane przerażenie. Rzeczy, które ceniłam i rzeczy, których się bałam. Ogromny cień padł na podłogę przedpokoju przez niewielkie okienko w naszych drzwiach wejściowych. Duża głowa wznosiła się z szerokich ramion. Nie mogłam stwierdzić, czy ma szyję. Niewiele wyższe od mojego ojca, ale przerażająco cięższe. Patrzył przez okno w drzwiach, nie mogąc dostrzec nikogo z nas za ostrego rogu. Na szczęście nie zapaliliśmy żadnych innych świateł, ale nie byłam pewna, czy słyszy ich stłumioną rozmowę. Zdobyłam się na odwagę i powoli otworzyłam drzwi, gotowa zakraść się do nich i zamknąć się razem w pokoju Melisy. Usłyszałam gardłowe, niskie warknięcie i w jakiś sposób wiedziałam, że to coś było zirytowane. Obróciło się na bok, spojrzało w górę. Cień jego twarzy był długi, zbyt długi. Coś, co wyglądało jak duże brwi, opadało na płaski nos i szczękę, która sięgała aż do klatki piersiowej. Dziwne, poskręcane poroże sterczało w górę niczym suche gałęzie drzew. Nie mogłam dostrzec zębów, ale wiedziałam, że tam są. Nie przychodziło mi do głowy żadne zwierzę z tak dużą, owalną głową, nawet mityczne. Światło z werandy zniknęło z podwójnym odgłosem tłuczonego szkła. Przedpokój pogrążył się w niemal całkowitej ciemności. Usłyszałam, jak mama i siostra zamierają w bezruchu, w końcu zdały sobie sprawę, że coś tam jest. Gdyby spróbowały teraz spojrzeć, to coś by je zobaczyło. Musiałam temu zapobiec. Moja stopa lekko dotknęła wykładziny między naszymi drzwiami. Cała przyczepa zatrzęsła się od gwałtownego uderzenia i ogłuszającego ryku. Frontowe drzwi zsunęły się na podłogę, wygięły do środka i niemal rozłupały na pół. Zawiasy, zamki, szkło i drzazgi latały po całej przyczepie, odbijały się od każdej powierzchni. Wiszące światła i zamknięte żaluzje zachwiały się, gdy cała konstrukcja zakołysała się na swoim fundamencie. Natychmiast się poruszyłam, bez zastanowienia, bez wyboru. W jakiś sposób wiedziałam, że to moja jedyna szansa, desperacki i reakcyjny ruch. Wykorzystać ten chwilowy chaos, by zamaskować moje działania, burzę dźwięków, by ukryć moje własne.
Chwyciłam za klamkę drzwi siostry i zatrzasnęłam je, po czym wycofałam się do własnego pokoju i również zamknęłam swoje. Usiadłam na podłodze, opierając się plecami o drewniane drzwi, które nie mogły mnie uratować. Mój oddech stał się nierówny, płytki i wciąż zbyt głośny, nawet z dłońmi zaciśniętymi na ustach. Kręciło mi się w głowie, w uszach dudniło od sporej dawki adrenaliny, którą mój mózg wtłoczył w każdy zakątek mojego ciała. Jednak nawet wtedy jedyną jasną myślą, która powtarzała się w moim umyśle, było rozpaczliwe błaganie mojej matki i siostry, by nie krzyczały. Ta myśl rozproszyła się, gdy linoleum zaczęło trzeszczeć pod naporem nieznanej siły. Ciężkie, głębokie wdechy wypełniły kuchnię bardziej ciekawością niż złością. Może będziemy mieli szczęście i głodny nos zaprowadzi go do spiżarni. Może odszedłby po objedzeniu się ziemniakami, chlebem i tostami. Chłodne kropelki potu tworzyły się na mojej skórze, a plecy wciąż przylegały do drzwi sypialni. Kolejny krok ponownie ugiął podłogę. Rozważałam wtedy ucieczkę, to była moja najlepsza szansa. Spojrzałam na puchary na półce, niektóre przewróciły się od wcześniejszego uderzenia. Większość z nich zdobyłam w sztafecie lekkoatletycznej, a kilka z różnych biegów przełajowych. Byłam szybka, na pewno szybsza niż ta ogromna istota. Gdybym ruszyła teraz, byłabym w zasięgu jego ręki tylko przez chwilę, ale element zaskoczenia był po mojej stronie. Mogłam przebiec prosto przez przyczepę i wyjść tylnymi drzwiami z pralni. Nie znam układu wnętrza. Moja początkowa pewność siebie eksplodowała w ten sam sposób co stół jadalni. Roztrzaskał się o szafki kuchenne jak kometa, niszcząc blaty, szuflady i samego siebie. Przeniesienie tego ciężkiego, dębowego stołu po schodach na werandę i przeciągnięcie go do drzwi wymagało zaangażowania zarówno mojego ojca, jak i wujka. Dwóch mężczyzn, aby go przenieść, a ta rzecz po prostu... Stłumiony dźwięk z pokoju mojej siostry mógł być równie dobrze flarą sygnałową. Potwór zatrzymał się, otoczony ciszą. Pojedynczy, przypadkowy szloch skończył się tak szybko, jak się pojawił, ale został zauważony. Przyjrzałam się mojej półce na trofea, zastanawiając się, które z nich najlepiej wbić w oko, a które w gardło. Nawet w moim przerażeniu, gdyby chodziło o moją rodzinę, poszłabym walczyć, by ich chronić. Moje dłonie lśniły od potu. Zielonkawe światło, które odbijało od nich plastikowa galaktyka na suficie, napełniało mnie fałszywą odwagą. Źle ulokowana pewność siebie, bez treningu, bez umiejętności, a co najważniejsze, bez prawdziwej broni. Będę musiała improwizować, gdybym tylko mogła. Ale on był taki szybki. Potwór poruszał się z prędkością nieadekwatną do swojej wagi. W dwóch potężnych krokach znalazł się między naszymi drzwiami. Ale tym razem były szaleńczo ciche, niemożliwie ciche. Nie utrzymał pędu przez drzwi, zamiast tego zatrzymał się w małym, wyłożonym dywanem przed pokoju. Poczułam, jak się obniża, przykuca, jego oddech był ciężki. Okropne nozdrza wciągały powietrze między nami, a to coś czekało. Cicho, cierpliwie. Ponownie zdałam sobie sprawę, że jedyną rzeczą między mną a nim był centymetr drewna. Zjełczały zapach jego tłustej skóry dotarł do mojego nosa. Oczy mi łzawiły. Był tuż za mną. Wpatrywałam się w moją szafkę nocną i telefon. Wydawał się być tak daleko. Cała moja pewność siebie, cała wewnętrzna brawura wyparowała. Rozważałam doczołganie się do telefonu, ale wiedziałam, że nie mogłabym tego zrobić bez zaalarmowania go. Wyobrażałam sobie tę długą twarz po drugiej stronie drzwi, czekającą, aż jedna z jego ofiar straci spokój. Zastanawiałam się, czy sprawia mu to przyjemność. Reflektory przebiły się przez moje żaluzje. Dźwięk żwiru ustępującego pod kołami zwiastował zbliżanie się dłuższego pojazdu. To pick-up wujka Rika. Musiało tak być. Mieszkał tylko milę w górę drogi. Moja mama miała przy sobie telefon. Mój kuzyn James był na przepustce z wojska. Na pewno też z nim będzie. Poczułam ulgę. Na krótko. Wiedziałam, kiedy ich zauważył. Jego długie oddechy zatrzymały się ze zrozumieniem.
Poczułam, jak jego ogromny ciężar obraca się, wciąż przykucnięty obok mnie. Jego masa uderzyła o moje drzwi, zawiasy naprężyły się, gdy na nie naparł. Pozostał tam, wciąż czekając. Musiał wiedzieć, że tu jestem. Jego oddech wznowił się, teraz znacznie lżejszy, ale wciąż długi. Powoli, bezgłośnie przyłożyłam dłonie do dywanu, próbując zamaskować swój ruch. Zakorzeniłam drżące kończyny w podłodze. Opieraliśmy się teraz o te same drzwi. Na zewnątrz rozległy się trzy wyraźne trzaski. Jeszcze jedna osoba, której się nie spodziewałam. Dobrze. Mamrotana rozmowa stawała się coraz bliższa. Nagłe przerażenie ogarnęło mnie, gdy zbliżyli się do ganku. Zdałam sobie sprawę, że czekają. Musiałam ich ostrzec, musiałam im powiedzieć, że to tutaj, ale jak? Serce mi waliło, gdy byłam pewna, że wpadli w zasadzkę. Wtedy dotarła do mnie przerażająca świadomość, wiedza o inteligencji bestii. Wiedza, którą posiadałam tylko ja. Więcej członków mojej rodziny znalazło się w niebezpieczeństwie. Mogłam krzyczeć, ale zabiłoby mnie to, zanim dotarłaby do mnie jakakolwiek pomoc. Mogłam biec, spróbować wyskoczyć przez okno. Potworowi zajęłoby kilka chwil zorientowanie się, a ja byłabym w stanie ostrzec wujka na zewnątrz. Ale jeśli szyba nie pękłaby od razu, potwór rozerwałby mnie na strzępy, zanim ktokolwiek wszedłby do środka. Mogłam zakraść się po telefon, a potwór zwracałby teraz większą uwagę na mężczyzn. Było to jednak niebezpieczne założenie, biorąc pod uwagę, że nadal opierał się o te same drzwi co ja. Głosy na zewnątrz ucichły, oddech potwora się wyrównał. Minęły ciche chwile, po czym pierwszy but uderzył o drewniany stopień. Niepokojąco zbliżył się do ciemnej, roztrzaskanej framugi drzwi na werandzie. To było przerażające, jak lekki był ten but w porównaniu do tej istoty. Za pierwszym weszło dwóch pozostałych. Wyobraziłam sobie uniesione karabiny. Zastanawiali się, czy to był niedźwiedź, czy lew górski. Żaden z nich nawet nie śnił o potwornej sile bestii czekającej na nich w środku, gotowej do ataku. Kończył mi się czas. Oni wszyscy zginą. Gdy pierwsze kroki dotarły do framugi, głos wujka Rika wyszeptał przekleństwo. Jego but chrupnął o potłuczone szkło, gdy ostrożnie wszedł do przedpokoju. Potwór wziął głęboki, cichy wdech. Jego płuca wypełniły się paliwem do rzezi mojej rodziny. Dreszcze spływały mi falami po plecach. Chłód ogarnął wszystkie organy. Każda żyła wypełniła się lodem. Łzy spływały po policzkach, a zęby zgrzytały z frustracji. Spojrzałam w górę na błyszczące gwiazdy. Pomyślałam o mojej siostrze. Dłonie zacisnęły się w drżące pięści. Odrętwienie wypełniło moje mięśnie, ale dokonałam wyboru. Krzyknęłam. Patrząc wstecz, myślę, że chciałam wypowiedzieć słowa, ale były one spanikowane i ulotne. Pamiętam tylko, że mój głos był jak wulkan na Arktyce. Przypływ ciepła eksplodujący wbrew zimnu, obejmującemu każdy centymetr mnie. Przeszywający, agonalny pisk strachu zrodził się w nocnym powietrzu. Potwór odpowiedział na mój krzyk własnym wrzaskiem. To ironiczne, jak niektóre emocje przenikają każdy język, nawet w naturze. Oszołomione zawodzenie nie było gniewem z powodu udaremnienia jego planu. Nie była to też radość z tego, że jedna z ofiar w końcu straciła opanowanie. Ryknął w czystym, niekłamanym szoku. Nie spodziewał się, że tam jestem. Sekundę później obok mojej głowy pojawiła się dziura. Eksplozja odłamków wdarła się do mojej ciemnozielonej galaktyki. Długie, szare palce rozwinęły się. Szpony były czarne i brudne, wciąż pokryte krwią naszych psów. Potworna dłoń otworzyła się i zamachnęła w kierunku mojej głowy. Całe moje ciało zwinęło się w kłębek. Nie było więcej planów. Nic więcej nie mogłam zrobić. Dwa jego palce wbiły się w luźny materiał mojej piżamy, a panika ogarnęła mnie, gdy zwinęły się w uścisk. Przycisnęłam plecy do dolnej części drzwi. Krzyknęłam ponownie. Tym razem odpowiedział mi wystrzał.
Większość ludzi zna broń tylko z filmów. Widzimy bohatera strzelającego z pistoletu na klatce schodowej w ciasnym korytarzu lub na łodzi podwodnej, a potem z łatwością prowadzą rozmowę. Ale w rzeczywistości broń nie jest cicha. Pierwsza eksplozja wewnątrz przyczepy zastąpiła większość dźwięków ciągłym dzwonieniem. Choć nawet ten jednostajny, monotonny dźwięk nie był w stanie zagłuszyć bolesnego pisku potwora, gdy jego grzbiet uderzył w drzwi mojej siostry. Chociaż mój słuch był ograniczony i nie odważyłam się spojrzeć przez dziurę, którą przed chwilą zrobił, mogłam poskładać część tego, co się wydarzyło z wibracji przekazywanych przez podłogę przyczepy. Stłumione okrzyki, więcej butów, przedpokój wypełnił się ludźmi. Potwór zaszarżował, jego chód był zbyt ciężki, zbyt szybki. Kolejne strzały przebiły dzwonienie, pogorszyły je. Podłoga drżała od zderzeń, ściana obok mnie zagrzechotała od uderzenia, ciężar spadł na podłogę. Po chwili podniósł się, wracając do walki. Naczynia i szkło roztrzaskiwały się, szafki pękały, krzesła łamały, podobnie jak kości. Strzały ustąpiły miejsca gorączkowym krzykom i udręczonym rykom. Miałam nadzieję, że moje ostrzeżenie uratowało kogoś, kogokolwiek. Moje drżenie wzrosło, gdy wszystko dobiegło końca. Szum w uszach zamaskował zwycięzcę, a okolica stała się przygnębiająco cicha. Podniosłam się powoli i wyjrzałam przez dziurę w drzwiach. Kuchnia była zniszczona, niemal każdy centymetr obryzgany jasną krwią. Metaliczny smród wypełnił moje nozdrza. Sufit zdobiła wielka, krwawa plama z czerwonymi odciskami dłoni po obu stronach. Na blacie leżał but roboczy, w którym wciąż tkwiły dwie poszarpane kości. Szafki zwisały ze ściany lub całkowicie ich brakowało, a zniszczony stołek leżał na płycie kuchennej. Zza małej wysepki wyłoniła się czerwona, parszywa postać. Odwrócił się ode mnie, skręcił i szarpnął. Przerażające rozdarcie przeszyło dzwonienie w moich uszach. Potwór upuścił coś ciężkiego na podłogę. Powoli stanął na nogi i mogłam zobaczyć, jak jego długa, szara szczęka porusza się podczas rzucia. Wydawało się jednak, że się chwieje, lekko kołysze. Gdy znów odwrócił się w moją stronę, skuliłam się. Wygrał, a teraz nadszedł czas na zemstę na małym stworzeniu, które go zaskoczyło. To ona zrujnowała jego przebiegłą zasadzkę, była winna wszystkich obrażeń i bólu, które teraz odczuwał. Ogarnęła mnie panika, szlochanie było teraz ciągłą walką o zachowanie ciszy. To mnie zabije, byłam tego pewna. Masywna stopa wylądowała na mokrej od krwi podłodze. Po tym rozległ się drugi, mniej pewny krok. Ale ku mojemu zaskoczeniu skierował się w stronę drzwi wejściowych. Zataczał się, opierało ściany wokół niego. Jeden z kroków chrupnął o szkło rozsypane w pobliżu drzwi. Zatrzymał się tam na chwilę, po czym przewrócił się do przodu, wstrząsając zewnętrznym gankiem i lądując bez oporu na ziemi. W połowie wewnątrz, a w połowie na zewnątrz jego nierówne oddechy były na tyle ciężkie, że wibrowały w podłodze. Potem zapadła cisza. Czekałam ze strachem, szokiem i niedowierzaniem. Mój umysł szalał, gdy ciężar straty w końcu go dogonił. Mój tata, wujek, kuzyn. To nie powinno przytrafiać się ludziom, całym rodzinom. Po minucie znalazłam w sobie determinację, gdy mój racjonalny umysł odzyskał kontrolę. Podczołgałam się do telefonu na nocnej szafce. Chwyciłam go w spocone, drżące dłonie. Oparłam się plecami o ścianę. Czekałam, aż się podniesie, by kontynuować swój szał, ale tak się nie stało. Szlochałam, patrząc na rodzinne zdjęcie w tle mojego telefonu, wpisując litery, gdy bolesna wilgoć zamazywała ekran. Nie potrafię opisać uczucia, kiedy ciężka stopa chrupnęła o drugi stopień ganku. Moje ręce poruszyły się w mgnieniu oka, przekaz był jasny i bezpośredni. Wpatrywałam się w napis, nie ruszaj się, wysłałam wiadomość. Po cichu modliłam się, by mama szybko to zauważyła. Kolejna istota wspięła się po schodach i zatrzymała przed pierwszą bestią w naszych drzwiach.
Niewiarygodne, że zaraz po nich pojawił się kolejny zestaw kroków. Wtedy mój ekran się rozświetlił. Wiadomość od mamy. Gdzie jesteś? Zanim zdążyłam odpisać, bliźniacze ryki zagrzechotały o ścianę, o którą się opierałam. Pierwotne, gardłowe, ale w jakiś sposób bardziej ludzkie. Trwały przez minutę. Każdy z nich zatrzymał się tylko na chwilę, ale nigdy w tym samym czasie. W końcu ucichły, a moje uszy powróciły do pojedynczego, ciągłego dzwonienia. Może przeszły w ciche chrząknięcia, których nie byłam w stanie usłyszeć. Nie wiem. Ciężar martwego ciała podniósł się z przerażającą łatwością, a dwa stworzenia zeszły po schodach ganku i wróciły w mrok nocy. W końcu było po wszystkim. Minęło pół godziny, zanim odważyłam się pójść do pokoju Melisy. W końcu byłam pewna, że ich nie ma. Moja mama szlochała niekontrolowanie, przytulając mnie mocniej niż kiedykolwiek. Powiedziałam jej i siostrze, żeby nie wychodziły. Nie musiały tego oglądać. Żadna z nich nie zaprotestowała. Nawet przejście przez niewielką szczelinę między naszymi pokojami na zawsze zraniło moje serce. Ciało Jamesa leżało zgniecione na końcu kuchni. Brakowało jednej ręki, oba oczodoły zastąpione długą, poziomą raną. Jego dolna szczęka zwisała na jednym stawie. Widziałam, jak niewiele zębów tam pozostało. Nigdzie nie było mojego wuja, ani kimkolwiek była trzecia osoba. Zresztą nie chciałam tego wiedzieć. Nie chciałam szukać taty, Daisy czy Rose. Zamknęłam drzwi, wycofałam się z mamą i siostrą i przykucnęłam z nimi w kącie. Strach, żal i niesprawiedliwość odczuwane w ciszy przez tak długi czas w końcu doszły do głosu. Płakałyśmy w skulonej udręce, ból życia, poczucie winy. Minął rok. Po tamtej nocy wydarzyły się trzy rzeczy. Moja młodsza siostra mieszka teraz w Seattle. Mama od tamtej pory nie była trzeźwa. A ja spędzam każdy dzień u dziadka Murphy'ego. Emerytowany szeryf, weteran wojskowy i samozwańczy fan broni. Nauczył mnie wszystkiego na ich temat. Strzelania, czyszczenia, celowania i kalibracji. Na moje urodziny kupił mi strzelbę Remington. Jestem gotowa, by jej użyć. Ale przypuszczam, że chcesz wiedzieć więcej. Wszyscy chcą. Tata nie żył. Nie wiem, jak dokładnie to się stało. Nie obchodziło mnie to. Mój wujek Rick, kuzyn James i jeden z jego przyjaciół z wojska podzielili jego los. Szkoda, że zapomniałam jego imienia. Wszystkie pogrzeby z zamkniętymi trumnami. Wszyscy bohaterowie, którym nigdy nie miałam okazji podziękować. Stawili czoła czemuś potwornemu, podczas gdy ja ukrywałam się, bezwartościowa i przerażona. Każdej nocy słyszę jego ciężki oddech obok mnie. Każdej. Przeżywam te krzyki. Za każdym razem leżę i nic nie robię. Może coś tak prostego jak złapanie go za nogę uratowałoby choć jednego z nich. Może dźgnięcie go pucharem uratowałoby ich wszystkich. Już nigdy nie będę taka bezradna. Później rzuciłam szkołę. Trenowałam z dziadkiem. Nawet na emeryturze zachował sprawność fizyczną. Wciąż jest w stanie maszerować w górę i w dół wzgórz podczas naszych wypraw myśliwskich. Ćwiczyliśmy z karabinami, bronią krótką i znam podstawy Krav Magi. To ostatnie jest bardziej dla kondycji. Dobrze, żeby młoda dama wiedziała, mówi mój dziadek. Zawsze mnie przeprasza. Mówi, że żałuje, że go tam nie było, ale to nie jest jego wina. Kilka dni temu gdzieś na wschód od Livingston doszło do potrójnego zabójstwa. Bycie byłym szeryfem ma swoje plusy. Dziadek powiedział, żeby spakować się lekko. To oznacza, że będziemy się często przemieszczać. W końcu nadszedł czas. Moje przygotowania wkrótce się opłacą. Zabieram dwa moje ulubione pistolety. Nazwałam je Daisy i Rose. Ironiczne, poetyckie. Nazwij to jak chcesz. Wszystko zaczęło się od Daisy i Rose szczekających w ciemny las. I tak też się skończy.